Nauka przeciw dezinformacji. Pod takim hasłem środowisko medyczne apeluje do Rzecznika Praw Pacjenta o reakcję na wydarzenia odbywające się cyklicznie w regionie i, jak mówią przedstawiciele środowiska, podważające wiedzę naukową. To w związku ze zbliżającą się w Gliwicach konferencją Czego ci lekarz nie powie? Fatima Orlińska. Konferencja, która po raz kolejny odbędzie się w Gliwicach, budzi kontrowersje w środowisku medycznym, którego reprezentanci podkreślają, że przeczy dowodom naukowym i bezpośrednio zagraża zdrowiu, a nawet życiu pacjentów. I już po marcowej edycji Śląska Izba Lekarska w porozumieniu z 6 innymi samorządami lekarskimi wystosowały do ministra zdrowia apel o to, by ten podjął działania zmierzające do wdrożenia ustawowego zakazu organizacji podobnych przedsięwzięć. Ta wiedza, prawdziwa wiedza medyczna jest oparta na faktach, oparta jest na doświadczeniu, a nie oparta na jakichś nieuzasadnionych przemyśleniach. Także tutaj dbajmy o to, żeby to, co dajemy naszym pacjentom, było oparte właśnie na tych faktach i to na tych faktach, które są łatwe, ale także na tych faktach, które są trudne. My nie unikamy przed tym, że występują objawy niepożądane, że występują powikłania, ale wiemy, że to, co proponujemy, to w danej chwili jest najlepsza możliwa opcja terapeutyczna, która jest oparta na bieżącej, dostępnej wiedzy medycznej. Ministerstwo jednak, jak i parlamentarzyści, do których izby lekarskie kierowały swoje apele, nie podjęli żadnych działań, które spełniłyby oczekiwania medyków. Po wiosennej edycji Śląska Izba Lekarska złożyła do prokuratury zawiadomienie, wskazując na ewidentne działania przestępcze prowadzących ówczesne wykłady. Te cytaty, przesłuchaliśmy całość tych wykładów. Wszystkie zostały wynotowane i wszystkie zostały do prokuratury przekazane. To trochę tak, jak gdyby prokuratura nie zajmowała się tak zwanymi groźbami karalnymi. Nic się nie wydarzyło, ale ryzyko, że groźby karalne mogą do zbrodni nawet doprowadzić, tu dokładnie to samo. Jeżeli zachowania ludzi, dezinformacja, sprzedaż dziwnych preparatów, niezbadanych, no to ktoś się powinien tym zająć. Kto? No praktycznie rzecz biorąc chyba prokuratura ze względu na narażenie zdrowia i życia ludzi. Prokuratura rejonowa w Gliwicach odmówiła jednak wszczęcia postępowania, a Śląska Izba Lekarska na tę decyzję złożyła zażalenie. Rozpatruje je sąd rejonowy w Gliwicach. Cykl konferencji Czego ci lekarz nie powie odbywa się w gliwickiej arenie Prezero, obiekcie zbudowanym za środki z budżetu miasta, czyli podatników. I jak mówi obecna prezydentka Gliwic, jest jej wstyd, że umowa z dzierżawcą terenu zawarta za poprzedniej władzy nie daje możliwości wpływania na to, jakie wydarzenia odbywają się w mieście. W związku z tym obecny koncesjonariusz korzystając z tych zapisów umowy, no prowadzi działalność biznesową, chcąc, co jest oczywiste przy prowadzeniu biznesu, mieć jak największy między innymi zysk z tej działalności i podpisuje umowy, które dają mu konkretny dochód. Umowa koncesji obowiązuje do stycznia roku 2027 i nie wyobrażam sobie, żeby kolejna umowa nie dawała nam narzędzi, które między innymi takim wydarzeniom, o których tutaj dzisiaj mowa, żebyśmy nie mogli zapobiec takim wydarzeniom, o których dzisiaj jest mowa. Jednocześnie przedstawicielka Gliwic deklaruje, że w mieście inicjowanych jest sporo wydarzeń promujących naukę i postępy medycyny, a na dezinformację nie ma przyzwolenia.